Tren 12. Żaden ojciec podobno bardziej nie miłował dziecięcia, żaden bardziej nadmię nie żałował. A też ledwie się kiedy dziecię urodziło, co by łaski rodziców swych tak godne było. Ochędożne, posłuszne, karne, niepieszczone. Śpiewać, mówić, rymować jako co uczone. Każdego ukłon trafić, wyrazić postawę. Obyczaje panieńskie umieć i zabawę. Roztropne, obyczajne, ludzkie, nierzewniwe. Dobrowolne, układne, skromne i wstydliwe. Nigdy ona poranu karmi nie wspomniała, aż pierwej Bogu swoje modlitwy oddała. Nie poszła spać, aż pierwej matkę pozdrowiła i zdrowie rodziców swych Bogu poruczyła. Zawsze przeciwko ojcu, wszytki przebyć progi, zawsze się uradować i przywitać z drogi. Każdej roboty pomóc, do każdej posługi uprzedzić było wszytki rodziców swych sługi. A to w tak małym wieku sobie poczynała, że więcej nad 30 miesięcy nie miała. Tak wiele cnót jej młodość i takich dzielności nie mogła znieść. Upadła od swejże bujności, żniwa nie doczekawszy. Kłosie mój jedyny, jeszcześ mi się był nie stał, a ja twej godziny nie czekając znowu cię w smutną ziemię sieję. Ale pospołu z tobą grzebę i nadzieję, bo już nigdy nie wznidziesz. Ani przed mojema wiekom wiecznie zakwitniesz smutnymi oczema.